Cześć, witajcie na kanale Skrzypek z Poddasza w czytelniczym vlogu. Wracam do tego kadru, to jest miejsce, w którym najlepiej mi się nagrywa, ale jak widać słońce tutaj pracuje mocno, jest 30 kilka stopni dzisiaj, więc jest trudno. Ale tutaj wciąż nagrywam się najlepiej. Będę dzisiaj wam opowiadała o dwóch książkach. Pierwszą z nich jest powieść Gdzie śpiewają raki Delly Owens. Drugą natomiast będzie Papierowy pałac Mirandy Crowley-Heller. I tak, do tej przejdziemy sobie pewnie za kilka dni, albo jutro, bo jestem w trakcie śpiewania, totalnie. Jestem w trakcie czytania powieści Gdzie śpiewają raki. Powieść tę przetłumaczył Bohdan Maliborski. Już kojarzę tego pana skądś, nie pamiętam, ale coś na pewno czytałam w jego tłumaczeniu. Mam wrażenie, że jest to fenomen ostatnich lat. Wiele osób zachwyca się tą powieścią. W wielu zestawieniach ją widziałam, choć nie słyszałam znów jak najczęściej jakichś szczegółów, bo wstrzymuję się po prostu z poznawaniem bardzo szczegółowych opinii, jeżeli planuję coś czytać tak czy inaczej. A wiedziałam, że po tę książkę prędzej czy później sięgnę, bo ciekawi mnie. Ciekawi mnie, dlaczego zyskała taki rozgłos. I powiem wam, że jest za mną 3/4 tej powieści i za chwilę usiądę i ją skończę. I jestem na tyle wciągnięta, że nawet jeść mi się dzisiaj nie chciało, tylko chciałam czytać. Więc to dużo mówi, bo lubię jeść, więc nie jest tak, że muszę odwlekać posiłki. W każdym razie... Ta książka mnie wciąga, ale nie jest to takie na zasadzie, że ja bardzo się tym emocjonuję i bardzo lubię tę historię. Nie czuję takiej więzi emocjonalnej z tą historią, ale czyta mi się nadzwyczaj dobrze i bardzo dawno nie miałam takiej fazy właśnie, że siedzę, czytam i po prostu mogę to robić w każdym momencie. I no wczoraj miałam o tyle dobrze, że jechałam pociągiem większość dnia i no i po prostu łatwiej było mi skupić się wyłącznie na czytaniu. Dzisiaj jestem już w domu i będę za chwilę po prostu tę książkę kończyć. Wczoraj ją zaczęłam, więc pod względem łatwości i lekkości czytania jest bardzo dobrze. I oczywiście zaczynam od środka. O czym jest ta książka dla osób, które jeszcze nie mają pojęcia? Jest to historia Kii. Nie wiem, jak się wymawia dokładnie imię tej dziewczyny. Wydaje mi się, że to jest w ogóle z jakiegoś innego odłamu językowego, którego nie jestem w stanie teraz wskazać i nie wiem, jak to się wymawia. Będę mówiła Kia. Poznajemy jej losy od wczesnego dzieciństwa do lat 20. jej życia. Jest to osoba, która wychowała się na bagnie, która żyje trochę daleko od tradycyjnego sposobu życia. To znaczy właśnie jest na tym bagnie, jest odizolowana od ludzi, bardzo samotna i ja już idę dalej z tą historią, ale to się dzieje wszystko dość szybko i te pierwsze lata życia też są bardzo skrótowo potraktowane i właśnie zastanawiam się, na ile to jest wada, na ile to jest zaleta tej książki, bo są częste przeskoki w czasie i chwilami się wydaje, że trochę za częste i za szybko pewne rzeczy idą do przodu, bo na przykład na jednej stronie mamy jeden rok, za chwilę już jesteśmy w kolejnym i właściwie nie jesteśmy pewni, co tam się wydarzyło po drodze czasem. Punkt wyjścia jest taki, że ona jest dzieckiem. Wychowuje się wraz z piątką rodzeństwa, czy ona jest jedną z pięciorga, jakoś tak. To nie jest tak istotne, bo właściwie tylko jeden brat jest tam jakąś ważniejszą postacią. Żyje z rodzeństwem, żyje z rodzicami. Ojciec jest alkoholikiem, jest człowiekiem, który przeżył wojnę, więc ma masę traum z tym związanych i niestety te traumy odgrywa na swojej rodzinie, będąc osobą toksyczną i przemocową. Już sam alkoholizm jest niedobrym znakiem. Niestety potęguje on, czy wywołuje jego agresywne zachowania w stosunku do bliskich. No i ten początek jest taki, że nagle z dnia na dzień matka odchodzi i zostawia ojca, czy raczej dzieci z tym ojcem. I już w tym momencie ja miałam ogromny zgrzyt, bo jestem uczulona na ten wątek, jestem uczulona na motyw zostawiania dzieci, a już w takich okolicznościach zostawić dzieci, w tym jedno zupełnie małe, 7-letnie, no nie takie zupełnie, ale kilkuletnie dziecko zdane właściwie na siebie, czy na łaskę rodzeństwa,
Jest to coś, czego ja nie mogę zdzierżyć i czego nie mogę zrozumieć. Nie potrafię sobie tego racjonalizować i owszem, to jest tylko książka, ale przypomniał mi się też taki wątek z życia. Teoretycznie nie łączyło się to z żadną patologią, ale znam taką, znam, no nie bezpośrednio, ale znam taką historię kobiety, która po prostu zostawiła swojego męża z dziećmi i założyła sobie nową rodzinę i tak jakby odcięła się od tamtej sytuacji. I to jest dla mnie tak nie do pomyślenia. Ja wiem, że matki się ocenia mocniej i może nie będę tego teraz rozważać, bo to jest duży temat. Ej, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co musiałoby się dziać, żeby porzucić świadomie dziecko funkcjonujące już. Nie mówię o sytuacjach, kiedy ktoś po prostu totalnie nie jest gotowy na rodzicielstwo i na przykład oddaje dziecko do adopcji na wczesnym etapie życia. To też jest dla mnie niewyobrażalne, ale bardziej jestem w stanie sobie wyobrazić usprawiedliwienie tego, ale zostawienie dziecka, świadomego dziecka, już na późniejszym etapie, jakkolwiek tutaj potem to jest jakoś tam usprawiedliwiane, opisane, totalnie mnie to nie przekonuje i zaraz przejdę jeszcze do takich spoilerowych elementów, żeby powiedzieć co, jak i dlaczego. Z jednej strony nie wiem, jak to jest, z drugiej strony nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacji, w której jestem matką i stwierdzam sobie, okej, są ważniejsze rzeczy, albo z jakiegoś powodu zostawiam to dziecko i właściwie nie wiem, co się będzie z nim działo. Albo odcinam się od świadomego dziecka i nie wiem, teraz wymyślam, ale to jest kolejny raz, kiedy spotykam się z czymś takim w książce i tak jak mówię, znam też bardzo podobną historię, że podobną. No, autentycznie kobieta sobie odeszła, założyła inną rodzinę i sobie żyje z tą inną rodziną, a te dzieci zostały z ojcem i wychowuje je inna kobieta. Kontaktów tam nie ma za bardzo. I to są sytuacje, które przekraczają moją wyobraźnię. I to nie jest duży wątek w tej książce. Może powinien być nawet większy. Ale jest duży w mojej głowie. Jeszcze bezspoilerowo, co mi się podoba? Podobają mi się na pewno okoliczności, to znaczy te mokradła, to życie na bagnach, opisy przyrody, życie zwierząt, owadów, to wszystko mogłoby być, jak dla mnie, jeszcze szerzej opisane, bo ja to po prostu lubię i ciekawią mnie takie rzeczy. Jest sporo ciekawostek przyrodniczych, więc to są wszystko duże plusy z mojej perspektywy. Sądziłam, że ta przemoc będzie bardziej nakreślona i pierwsze strony miałam dość oczywiste skojarzenia, bo ktoś na pewno już o tym też wspominał, ale to, jeżeli się zna te dwie książki, to nie da się o tym nie myśleć. To znaczy o książce Moja najdroższa, Gabriela Talenta, którą czytałam kilka lat temu, która zupełnie mi się nie podobała, bo jestem uczulona po prostu na nadmiar przemocy, który w moim odczuciu nie prowadzi do niczego i nie wiem, nie rozumiem sensu takich książek, które opierają się głównie na epatowaniu przemocą i nie wiem, pokazaniu, jak ktoś ma źle. Po prostu to jest coś, co jest dla mnie trudne do strawienia i nawet nie chodzi, że emocjonalnie, bo emocjonalnie mnie to nie rusza, kiedy to jest w takim natłoku. I tamtej książki po prostu nie lubiłam. Nie wiem, jak odebrałabym ją teraz. Na razie nie planuję sprawdzać ponownie. Więc to były pierwsze skojarzenia. Drugie skojarzenia to skojarzenia z powieścią Wielka Samotność Christine Hanna, bo znów ten układ rodzinny, samotnia, tam była Alaska, odizolowane społeczeństwo, rodzina przemocowa, ojciec z traumą wojenną, to wszystko pojawia się też tam. Tamta książka dla mnie mi się podobała i to też jest książka, do której bałabym się wrócić, bo po czasie ja wiem, jaka jest Christine Hanna, to wciąż jest autorka, do której mam słabość. Natomiast zdaję sobie sprawę doskonale ze wszystkich wad jej powieści, ze schematów i ze wszystkiego i to jest wątek zdecydowanie na oddzielny film. W jednym zdaniu tylko dlaczego lubię Christine Hanę? Dlatego, że nawet jeżeli te książki są bardzo kiepskie i bardzo schematyczne i może mało realistyczne, mało wiarygodne, to wciągam się w nie w 100%, wyłączam na rzeczywistość i działają na moje emocje, więc to jest taka
pewna pigułka książkowa, którą lubię sobie czasem zapewnić i daje mi dużo emocji i czystą rozrywkę, chociaż ponad rok już też nie czytałam nic tej autorki i akurat tych książek, które mam u siebie, nie mam ochoty na razie czytać, bo są właśnie przepełnione jakimiś tragediami. Dobrze, do brzegu, wracając do raków. To, czego się spodziewałam, a czego nie ma, to właśnie ten ogrom przemocy. Oczywiście ona jest, ale jest bardzo wyważona, jakkolwiek to głupio brzmi w przypadku mówienia o przemocy. Nie ma jej bardzo dużo i o wiele większy nacisk jest postawiony na wątek obyczajowy, na rozwój pewnych znajomości i dość szybkie dorastanie bohaterki. Też można dyskutować, na ile to jest realistyczne, wiarygodne, że dziecko dostosowuje się do okoliczności, samo o siebie dba. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. No ale dobrze, załóżmy, że jest na potrzeby mówienia o tej książce. Jest to sprawnie stworzona powieść, ale do tego momentu nie czuję, żeby była w jakimkolwiek stopniu wyjątkowa. Co nie zmienia faktu, że czyta mi się ją dość dobrze i jestem ciekawa, jak to się skończy, bo mamy tu różne linie czasowe, mamy właśnie to dorastanie Kii od początku do tych jej lat 20. W ogóle powieść zaczyna się w 52 roku. Nie wiem, na ile to jest istotne. Wspominam. Nie czuję, żeby było bardzo istotne, no ale załóżmy, że jest bardziej wiarygodne to życie na bagnach, życie na odludziu, gdzie mamy jeszcze realia bez internetu i bez świata, który funkcjonuje tak, jak funkcjonuje teraz, więc powiedzmy, że jest to w jakimś tam sensie istotne. No i czasy powojenne, to jest istotne w sensie tej traumy powojennej. Nie sądzę, że ta książka będzie dla mnie czymś więcej niż będzie. Myślę, że zakończenie może dużo zepsuć i ja się pewnych rzeczy spodziewam. Chociaż teraz mam takie zamieszane tropy i no nie wiem. Nie wiem, jak się to skończy, podejrzewam, że tragicznie. A jeszcze z takich śmiesznych ciekawostek, powiedzmy, przypomniałam sobie o książce Dziki seks, o zwierzętach, o ich zwyczajach godowych i rozmnażaniu, bo tutaj też pojawiają się takie drobne wątki, bo główna bohaterka bardzo interesuje się przyrodą i czasami właśnie wspomina, porównuje sobie wszystkie zachowania zwierząt do tego, co sama przeżywa w życiu, bo to jest jej główny punkt odniesienia przez to, że jest odizolowana od społeczeństwa. I przypomniałam sobie o tamtej książce, bardzo ją polecam, jeżeli interesują Was takie przyrodnicze ciekawostki i naprawdę czytając tamtą książkę kilka lat temu, dużo faktów bardzo rozwaliło mój umysł. Ona jest napakowana ciekawostkami, napakowana wiadomościami, więc wiem, że po tym jednokrotnym przeczytaniu już do tej pory nie zostało w mojej głowie bardzo dużo z niej, ale naprawdę ciekawa, fascynująca lektura, którą przy okazji polecam. Nie wiem, o co chodzi, ale coś podobno jest nie tak z tą historią i nie wiem, czy to ma jakieś odniesienie do rzeczywistych wydarzeń, bo tylko widziałam taką sugestię gdzieś na Instagramie wśród kilku osób, które obserwuję. Była tam jakaś dyskusja na ten temat i dopiero jak skończę, będę się w to zagłębiać. Bardzo mnie to ciekawi. I z tego, co rozumiem, rzuca negatywne światło na tę powieść, no ale na razie skupiam się po prostu na tym, co jest tutaj, bo oceniam książkę, nie całą otoczkę, chociaż do tego też się odniosę, bo to mnie ciekawi i to lubię. Za chwilę sprawdzę, bo wiem, że robiłam zdjęcie jakimś fragmentom, do których chciałam się odnieść, ale to właśnie już przy rzeczach, których nie mogę Wam tu zdradzić bezpośrednio, więc zaczynamy sekcję spoilerową. Wszystko będzie oznaczone w opisie, więc sprawdzajcie tam, jeśli nie chcecie słuchać. Pierwsza sprawa, o której już wspomniałam, to sprawa tej matki i to jest dla mnie bardzo mało wiarygodne. To znaczy to, że ona ich zostawiła, to tam jeszcze pół biedy. Później to rodzeństwo się rozchodzi i ta biedna mała Kija zostaje sama z ojcem. I tego też nie rozumiem, dlaczego nikt z rodzeństwa, dużo starszego rodzeństwa, prawie dorosłego rodzeństwa, nie zdecydował się na pomoc młodszej siostrze. I no, z mojej perspektywy to jest też takie niewyobrażalne. Jasne, są różne układy w rodzinie, ale to jest jakieś takie dla mnie dziwne. Zwłaszcza, że wychodzi na to, że oni mieli raczej dobre relacje między sobą.
i z tą matką również bardzo dobre. Co do matki, tam wychodzi, że ona jest, nie była zdolna psychicznie ogarnąć tego, zapomniała o tym, że ma dzieci, jakieś takie bzdurki. No załóżmy, że jest to bardzo na siłę, ale do obronienia. Ale ona spędzała czas, mieszkała u swojej siostry i rodziców, w każdym razie miała z nimi kontakt, więc nie rozumiem, oni jak sądzę byli pełnosprawnymi umysłowo ludźmi, więc dlaczego nie próbowali ściągnąć tych dzieci do siebie, dlaczego ten strach ich aż tak paraliżował? W końcu mogli się zebrać większą grupą i te dzieci odebrać, nawet jeżeli bali się tego ojca. I nie wiem, jak dorośli, pełnosprawni ludzie mogą tak sobie bagatelizować sprawę, jaką jest życie i zdrowie dzieci. Nie wiem, może ja jakoś źle rozumuję i źle do tego podchodzę, ale to mnie bardzo dziwi w tym wątku. A druga sprawa to są drobiazgi, ale czasami pojawiają się jakieś takie komentarze zupełnie zbędne moim zdaniem. Jeżeli chodzi o komentarze narratora do treści. I tutaj jest taka sytuacja, że do Kii wraca brat, który był najbliższym z jej braci, z całego rodzeństwa, najbliższą osobą. To, że on wraca też po takim czasie i ją porzucił, no on sobie tam zarzuca to. Powiedzmy, że to jest bardziej zrozumiałe, no bo był jeszcze dzieciakiem, kiedy to wszystko się działo. Dużo starszym, ale jednak. No ale nie widzieli się kilkanaście lat, więc on ją zostawił jako dziecko, wrócił, ona jest dorosłą kobietą. I no trudno mówić, żeby wiedział o niej bardzo dużo, o niej teraźniejszej, skoro nie mieli przez ten czas w ogóle żadnej relacji ze sobą i nie mógł o niej wiedzieć nic konkretnego. I jest taki moment, że ona dotknęła go w dłoń chyba w ramach wsparcia i jest takie zdanie: znam ją na tyle dobrze, by wiedzieć, że nieczęsto zdobywa się na taki gest. No nie wiem, przez 14 lat trochę mogło się zmienić i nie wiem, jak mógł ją znać na tyle dobrze w tym momencie. To jest bardzo mały szczegół, ale mnie irytują takie drobiazgi właśnie, które mało mają wspólnego z sensem. I później jest moment, że on przekonuje ją, żeby wróciła do Tate'a. Tate'a, któremu zawdzięcza bardzo wiele i który był jej pierwszą miłością, ale podejrzewam, że też miłością jej życia, tak generalnie wynika. I ja też bym jej doradzała, żeby do niego wróciła, bo no, spieprzył po całości, to trzeba sobie powiedzieć, ale łączyło ich na tyle dużo i wydaje się na tyle sensowną postacią, sensownym facetem mimo wszystko, że zgadzam się z tym, ale to jak tu jest to powiedziane, to mnie też strasznie jakoś zirytowało, może niepotrzebnie. No i on jej tam tłumaczy, że to było już dawno, 7 lat temu, był młody. Był młody, wypuścił się z domu, wokół miał setki ładnych dziewczyn. Ale skoro wrócił i przeprosił, mówi, że cię kocha, może warto mu odpuścić. I jakby spoko, może warto, ale tłumaczenie, że no wiecie, wyszedł z domu i tam były setki innych dziewczyn, totalnie argument, genialny argument. Każda kobieta, myślę, żeby zrozumiała, no miał setki innych dziewczyn, dlaczego miał do ciebie wracać, totalnie. Jest strasznie... To jest absurdalne dla mnie i z jednej strony zabawne, z drugiej strasznie głupie. Kogo miałby przekonać taki argument? W sensie można by było to powiedzieć w odniesieniu do każdego, tak? Wybacz mu, były setki innych dziewczyn, które mógł poznać. Przecież no każdemu się zdarza, nie? Dlaczego miał być z tobą? Rozumiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję. Po prostu taki argument bardzo mało przekonujący i nie wiem, jak kogoś miałoby to przekonać. To by było chyba na tyle. Myślę, że wrócę niebawem, bo teraz usiądę i po prostu skończę tę książkę. Taki jest plan na najbliższy czas. Kończy się bateria, więc już odpuszczam dygresję i mam nadzieję, widzimy się niebawem. Bateria się naładuje, a ja skończę książkę. Skończyłam. Wybaczcie sztuczne światło i
ewentualne dziwne dźwięki, bo zaczyna się burza, jest dosyć wcześnie jeszcze, ale zrobiło się ciemno i zaczyna grzmieć, więc postaram się streszczać. W ogóle miałam iść dzisiaj do kina i załatwić kilka spraw poza domem, ale alerty mnie zatrzymały i prognoza pogody, bo miała być burza już od 2 godzin, więc i tak się opóźniło. Ale ostatecznie nie wyszło najgorzej, bo skończyłam książkę i pewnie najbliższy czas będę spędzać z kolejną, żeby nie ściągać niczym innym piorunów na siebie. Zresztą to jest dobra pogoda do czytania. Skończyłam i się zastanawiam, co wam powiedzieć. Rzadko nagrywam tak na gorąco, więc pewnie jeszcze odniosę się do tej książki później. A coś, czego nie zaznaczyłam wcześniej, dlaczego o tych książkach mówię razem. Słyszałam, że są przez niektórych porównywane do siebie z jakiegoś powodu, więc chcę sprawdzić z jakiego. Nie wiem, z drugiej strony, czy to dobrze będzie czytać jedną po drugą, która ma jakieś podobne motywy, no ale to się okaże, jak zacznę. I obie te książki były też proponowane przez Reese Witherspoon w jej klubie książki. Więc to są dwa takie elementy łączące. Ostatnie 100 stron głównie skupiało się na sprawie kryminalnej, o czym nie powiedziałam chyba wcześniej, bo no oprócz tej głównej linii czasowej, w której bohaterka dorasta, jest druga linia, rok 69, w którym zaczyna toczyć się postępowanie dotyczące śmierci jednego z mieszkańców miasteczka, który jest mocno powiązany z bohaterką, ale o tym nie będę wspominać, bo jak czytaliście, to wiecie, a jak nie czytaliście, to musicie się tego dowiedzieć sami. Skończyłam i mam takie poczucie, że aha, okej, skończyłam. I to wszystko. I to nie jest zła książka, ale też nie mogę powiedzieć, że to jest dobra książka. Oczywiście każdy może sobie ocenić to sam, ale no ze mną nie zrobiła ona nic szczególnego. Innymi, jeszcze bardziej potocznymi słowy, nie bierze mnie to zupełnie. I to, co mi się najbardziej podoba i to, o czym już mówiłam wcześniej, to te opisy przyrody i ta cała więź z naturą, to wszystko, co się z tym łączy, bo to jest coś, co ja bardzo lubię generalnie. Więc takie motywy i takie tematy do mnie trafiają po prostu. Ale sama historia, samo to wszystko, samo rozwiązanie, to nie było dla mnie zaskakujące. Nie o tym myślałam wcześniej, ale nie było. Natomiast sama ta sprawa sądowa i to, co się tam dzieje, było dla mnie strasznie naciągane i ostatecznie rozwiązanie podobnie. Nie, że stało się to, co się stało, bo to zupełnie nie. To jest dla mnie i zrozumiałe, i uzasadnione, i nie dziwi mnie to w żaden sposób. Ale już to, jak zostało to wymyślone i jak grubymi nićmi szyte, to mnie nie przekonuje. I nie mogę tu powiedzieć wprost, dlaczego, nie odnosząc się do spoilerów. Jeżeli czytaliście, to dajcie znać, bo bardzo mnie ciekawi i wasza opinia o książce i o tej sprawie zwłaszcza, i jak wy to czytacie, jak czy was to przekonuje, bo mnie nie. I jasne, to jest tylko fabuła, to jest tylko coś tam wymyślonego, ale mogłoby to być opowiedziane bardziej wiarygodnie. Tak uważam, bo nie miałam czegoś takiego, wow, te wątki się łączą, wow. Faktycznie ja w ogóle nie przepadam za takimi sprawami i sam ten proces był dla mnie nużący i też przez to, że te argumenty wydawały mi się takie niezbyt trzymające się kupy, nie za bardzo mnie to emocjonowało. I tak jak wam mówiłam, czytałam tę książkę bardzo szybko i bardzo byłam wciągnięta w sam proces czytania, bo dobrze mi się to czytało, ale nie było tak, że niesamowicie emocjonowałam, no w ogóle się nie emocjonowałam prawie, że samą historią i nic tam się we mnie nie ruszało większego, oprócz tego początkowego momentu, który mnie rusza zawsze, to znaczy matki zostawiającej dzieci. No i znów, otoczka wokół tej książki jest ogromna i z jednej strony robi jej super przysługę promocyjną, bo bardzo wiele osób nie interesujących się na co dzień takimi książkami po nią sięgnęło. A z drugiej, to nie jest żadna wyróżniająca się historia, moim zdaniem. Opowieść, jakich wiele, wyróżnikiem może być to otoczenie właśnie, w którym rozgrywa się akcja, ale poza tym ja nie widzę w tym niczego wyjątkowego, po prostu. I nie chwyta mnie to. Z drugiej strony jestem bardzo ciekawa filmu, bo myślę, że
realizacyjnie może być to interesujące, to znaczy, no, fabułę już znam, więc chodzi mi o warstwę wizualno-przestrzenną i tego jestem ciekawa, jak to zostało oddane i czy właśnie to wszystko, co się tu pojawia, będzie miało przełożenie dobre w wersji wizualnej. I chciałam opowiedzieć w tym vlogu jeszcze o filmie. Filmu jeszcze nie ma w kinie, więc na razie nie mogę go obejrzeć. I to właściwie zależy, w jakiej kolejności to nagram i w jakiej kolejności się ogarnę w tym tygodniu z nagrywaniem. Więc trudno mi powiedzieć, czy będziecie tutaj słyszeć o tym filmie. Jeżeli nie, to będę o nim wspominać w podsumowaniu czytelniczym przy okazji tej książki po prostu, więc to już tak mówię na przyszłość. Teraz jeszcze spoiler a propos tej sprawy sądowej i tego wszystkiego dla osób, które chcą posłuchać albo wiedzą po prostu, o co chodzi. Nie wiem, czy słyszycie, zerwał się wiatr, ptaki uciekają. Mamy tu klimat niczym z mokradeł. Zaraz zacznie lać pewnie. To, że bohaterka zabiła swego dawnego kochanka i oprawcę, nie dziwi mnie w ogóle i po tym, jak ją traktował, po tym wszystkim, co się działo, było to zasłużone jak najbardziej, moim zdaniem. Ale to, jak do tego doszło i jak ta intryga była rozwiązana, nie pasowało mi, oprócz tego, że było strasznie naciągane w moim odczuciu, to samo doprowadzenie do tego, jak to się stało, nie pasowało mi do jej osobowości. To znaczy, to, że tam weszła na tę wieżę i go zrzuciła, okej, okay, ale to, że jechała do tego miasta, wracała, przebierała się, sam ten wyjazd do miasta był dla niej ogromnym wydarzeniem, ogromnym stresem. To mi się nie zgadza na podstawie rysopisu tej osoby, że wymyśliłaby coś takiego i zrobiłaby to w taki sposób. Gdyby to wszystko się działo na bagnach i w tamtych realiach, to spoko. To bym jeszcze przyjęła jako bardziej wiarygodne. A tutaj mam ten zgrzyt, że tak zaplanowana intryga i tak, nie wiem, być może jakby to było opisane z jej perspektywy, jak to dokładnie planowała, jak to się działo, może byłoby w stanie mnie to przekonać, ale w tym wymiarze, no nie pasuje mi to, nie pasuje mi to po prostu wiedząc, jaką była postacią i jakie miała lęki, jak to wszystko było, wiecie, tak z takiego czysto logiczno-popularnego punktu widzenia. Tak to odbieram i to mi się nie podoba właśnie, że nie było to moim zdaniem dopracowane. A cała reszta, no nie wiem, gdzie tkwi ta wyjątkowość i nie wiem, co więcej stoi za tą książką, natomiast z przyjemnością za chwilę zacznę się dowiadywać, zacznę czytać, szukać opinii i szukać też tego drugiego dna, czy innego tła do tej historii, które podobno gdzieś tam jest. Jeżeli to ma jakiś związek z faktami, to będę bardzo zdziwiona i na pewno wtedy dam znać, jak zrobię już swój research poczytelniczy i w następnym ujęciu najwyżej zaktualizuję i dopowiem, jeżeli pojawią mi się jeszcze jakieś przemyślenia, chociaż nie sądzę, bo nie wydaje mi się, żeby ta książka pracowała we mnie jakoś dalej, bo skoro niespecjalnie pracowała podczas czytania, to nie przewiduję, żeby działo się coś ze mną dalej w związku z tą powieścią. Mam nadzieję, że ta będzie dla mnie czymś ciekawszym. I w ogóle ostatnio mam wrażenie, że stale marudzę, stale czytam jakieś powieści, które nie robią ze mną tego, co bym oczekiwała. No ale tak jest. Jeżeli są jakieś książki, które sądzicie, że mogą mi się bardzo spodobać i mogą wstrząsnąć moim światem literackim, to jak najbardziej możecie mi je polecać. Będę sprawdzać. I tyle. Idę ogarnąć parę rzeczy i szykuje się burza, więc pewnie jeszcze trochę dzisiaj poczytam. Już dziwne, strasznie dawno nie czytałam w dzień, dzisiaj mi się to udaje, ale mam spokój i to jest podstawa tego, a rzadko mam spokój. Do zobaczenia później. Wracam do Was z kolejną aktualizacją. Jestem już
Dwa dni, półtora dnia po skończeniu powieści, gdzie śpiewają raki. Mniej więcej wszystko mi się już ułożyło w głowie, ale niestety zaczęłam się zagłębiać w historię autorki i w te kontrowersje, o których dowiedziałam się na Instagramie. I jest ciężko. I ja wiem, że są wielkie dyskusje o oddzielaniu autora od dzieła i tak dalej. I z jednej strony jak najbardziej. Książki powinny bronić się same w sobie i mówić same za siebie. Ale ja nie potrafię ignorować takich rzeczy, jeżeli czegoś się dowiaduję. I do tego jeszcze przejdę. Powiem wam jeszcze raz o książce. To te rzeczy, których mi się wydaje, że nie powiedziałam albo nie dopowiedziałam dostatecznie wyraźnie. Fabułę nie będę już streszczać drugi raz. W każdym razie w tej książce jest mnóstwo dziur i błędów logicznych, to znaczy sam początek, to, że to dziecko zostaje samo i nikt się nie interesuje w żadną stronę, no okej, rodzice je zostawili. Powiedzmy, że to, no nie wiem jak to można przyjąć, no ale załóżmy, zostawili dziecko i to dziecko radzi sobie samo. Wiele lat i nikt się nim nie interesuje, nikt nie potrafi go złapać, a jest to kilkuletnia dziewczynka początkowo, więc że to naprawdę byłoby nie do zrobienia. Rozumiem zamysł, rozumiem tą koncepcję i nie było tak, że bardzo mi to przeszkadzało, ale no, mówię wam o tym, no bo to dostrzegam, nie jest tak, że nie. O sprawie kryminalnej i dziurach tam już mówiłam. Wydaje mi się, że odebrałabym tę książkę lepiej, gdyby nie ta sprawa kryminalna i nie byłoby też wokół niej kontrowersji, ale to nie wpływa na mój odbiór samej książki, to wpływa na moje jakieś zgrzyty etyczno-moralne co do szerokiej promocji i do autorki jako osoby, nie jako pisarki. Chociaż to się znowu bardzo łączy i nie mogę. Zaraz do tego przejdę, ale będzie to się wiązało z dużymi spoilerami do książki, więc ostrzegam już na tym etapie i w artykułach, które zostawię wam pod spodem, w jednym chyba takim najlepszym, który znalazłam, który opisuje dość dokładnie tę sprawę. Też jest zaznaczone, że są spoilery, no bo to się łączy z pewnymi wydarzeniami rzeczywistymi. Starając się podsumować, doceniam za opisy przyrody, za ten kontakt z naturą, za pewne rzeczy w wątku romantycznym, to znaczy na przykład wymienianie się piórami. To było takie dosyć ładne, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, ale naprawdę to było coś w tym uroczego i ciekawie było pokazane to, że relacja może być głęboka nie tylko na tym poziomie komunikacji tradycyjnej, ale też właśnie poprzez dary przyrody w tym przypadku i wspólną pasję do poznawania świata przyrody przez oboje bohaterów. Więc tak, atmosfera, przyroda, te takie detale, o których właśnie wspominam, to wszystko jest coś, co mi się podoba. Łatwość czytania, super. Natomiast w tej warstwie logiczno-fabularnej dzieje się dużo dziwnych rzeczy. No i nie poruszyła mnie ta historia tak, jakbym chciała, żeby mnie poruszyła. Po prostu jest taka, wiecie, na przeciętnym poziomie i emocjonującym i literackim, według mnie. Równocześnie mam wrażenie, że ostatnio nic nie przekonuje mnie jakoś bardzo, więc to też miejcie na uwadze. I nie wiem, czy po prostu nie trafiam z lekturami dla siebie, czy mam taki czas, że nic jakoś, nic ze mną nie robi szczególnego. Przechodząc do sprawy autorki. I teraz ostrzegam, mogą być spoilery, wszystko oczywiście będzie oznaczone w opisie. Ta kobieta przez wiele lat ze swoim mężem mieszkała w Afryce. Zajmowali się oni ochroną słoni. Ta pani jest z wykształcenia zoolożką, ekolożką, badaczką przyrody, podobnie jak bohaterka zresztą. I wraz z mężem, potem też z jego synem, zajmowali się tymi dzikimi zwierzętami, głównie słoniami. Ale jeżeli coś powiem nie tak, to jak najbardziej prostujcie mnie, bo no nie jestem wszechwiedząca i po prostu mogę w tej kwestii popełniać błędy i jestem tego świadoma. Para zajmowała się tropieniem kłusowników. Ja już pomijam wątki, które sugerują, że niezbyt dobrze traktowali oni ludność rdzenną tamtejszą i ich zachowania dzisiaj nazwalibyśmy po prostu rasistowskimi. Bardzo protekcjonalnie, bardzo pobłażliwie podchodzili do osób, które tam mieszkały. Więc to jest też, no powiedzmy, że delikatniejsza sprawa z tego wszystkiego.
W każdym razie para zajmowała się tropieniem kłusowników i walką z nimi, co samo w sobie wydaje się dość neutralne i raczej pozytywne, no bo w kłusownictwie nie ma nic dobrego. Gorsze były jednak metody tego wszystkiego. Wydaje się, że mąż pani Owens, w tej chwili już były mąż, miał jakieś takie zapędy do wyżywania się na innych, sadystycznego podchodzenia do nich. Podobno niektórzy z tych kłusowników byli torturowani, byli przytrzymywani w jakichś dziwnych okolicznościach. No i doszło również do kilku morderstw. Sprawa zaczęła robić się głośna, kiedy ukazał się dokument na temat tej pary i ich działalności. Zresztą sama broń i same te wszystkie środki, którymi się posługiwali, były nielegalnie tam sprowadzone. I to za tym też stał mąż tej pani. W każdym razie w dokumencie na ich temat, który się wtedy ukazał, wydaje mi się, że on jest nie do obejrzenia aktualnie nigdzie, pojawiła się scena zabójstwa jednego z tych kłusowników. I to takiego losowego zabójstwa, tak po prostu gdzieś ten człowiek był spotkany i zastrzelony, bez żadnej konfrontacji wcześniejszej. Na filmie nie widać, kto tego dokonuje. I to w sumie tyle, jeżeli o to chodzi. Kiedy ta sprawa wyszła na jaw, kiedy rozpoczęło się śledztwo, para opuściła Afrykę. Spędzili tam kilkanaście lat, więc to też było dość nagłe. Widziałam fragmenty wywiadu z 96 roku z autorką i była pytana o tę sprawę i jej reakcja była taka, że ale my jesteśmy dobrymi ludźmi. Jesteśmy dobrymi ludźmi. Halo, jesteśmy dobrymi ludźmi. Takie sekciarskie to było w moim odczuciu, takie wiecie, bronienie się straszne. No w sumie nie odniosła się tam konkretnie, tylko cały czas powtarzała, że są dobrymi ludźmi. I to trochę sprawiało wrażenie na tej zasadzie, że cel uświęca środki. I ja wiem, że w poprzednim ujęciu powiedziałam, że no w sumie zasłużył ten bohater na to, co go spotkało. I tak, no bohater książki, a prawdziwe życie. I taki mam zgrzyt, bo jeżeli ta powieść, oczywiście to są spekulacje, to nie są fakty, to nie jest potwierdzone w żaden sposób, ale niestety to się tak wszystko spina. I jeżeli autorka jest uwikłana w sprawę morderstw, tego typu sprawy, to ja mam bardzo poważne wątpliwości moralne co do tak szerokiej promocji, tak entuzjastycznego promowania tej książki. Załóżmy, teraz oczywiście nie mówię, że tak było, nie podkreślam to na każdym kroku, bo nie wiem. Nie byłam tam, nie znam tej sprawy tak głęboko, jestem tylko jakąś losową osobą, która przeczytała książkę i przyjrzała parę artykułów i materiałów dotyczących faktów. Jeżeli ta książka jest taką opowieścią o tym, co się wydarzyło, tylko bardziej metaforyczną, ubraną w jakieś ramy fikcji, i jeżeli autorka zabiła tego człowieka i w ten sposób, który jest tu opisany, usprawiedliwia siebie i tym sposobem też podbudowuje swoje ego i zyskuje takie zbiorowe rozgrzeszenie, w cudzysłowie. Jak to wszystko przeczytałam, to czułam, że mózg mi paruje od nadmiaru informacji i tego wszystkiego. I chciałabym wiedzieć, jak było. Sądzę, że się tego nie dowiemy. Ta pani ma już 73 lata chyba. Jest nietykalna, bo znajduje się w innym kraju i formalnie nie może być rozliczana z tego, co się działo te 30 lat temu. Ale wygląda na to, że działo się dużo i działo się co najmniej kontrowersyjnie, jeżeli nie nazwać tego inaczej. I ja w tym momencie nie wiem jeszcze, czy zobaczę film, czy to coś zmieni. Umówiłam się już wcześniej z ciocią do kina, więc prawdopodobnie pójdziemy. Ale mam ten duży zgrzyt właśnie etyczno-moralny co do tego wszystkiego. Zastanawia mnie też sama Reese Witherspoon, która dobiera te książki do tego swojego klubu książki i też jako producentka dąży do realizacji filmów. Tutaj też chyba jest współproducentką. I ja bardzo doceniam jej działalność generalnie. Ale tak zaczęłam myśleć o tych powieściach i mam dziwne wrażenie, że w każdej z tych powieści, które ona dobiera, ginie jakiś mężczyzna. I to często z rąk kobiet. I to jest takie dla mnie też zastanawiające delikatnie. Dlaczego ten wątek się powtarza w tych książkach?
I zaczynam się czuć niekomfortowo, bardzo. Dobrze, przejdę teraz do drugiej książki. Ona ma sporo powiązań z tą pierwszą. Stety bądź niestety, serio, potrzebuję przeczytać już coś innego, coś bardzo dobrego literacko emocjonującego i pozbawionego tych wszystkich sytuacji, o których nie chcę już czytać i nie chcę już słuchać. Papierowy pałac, książkę mam rozebraną do czytania, więc ją czytam w takiej formie i w ogóle kojarzy mi się to wydanie z takimi starymi książkami z biblioteki, które często miały takie same okładki, biorąc okładkę, znaczy biorąc do ręki książkę, nie wiedzieliście, co to jest za powieść, dopóki nie otworzyliście wnętrza. No i widzicie, trzymam ją do góry nogami z tego wszystkiego. Bardzo trudno będzie mi opowiadać o tej powieści, nie odnosząc się do tej poprzedniej, bo pewne rzeczy są tu zbieżne niestety. Nie bez powodu te książki są do siebie podobne, choć tak generalnie, gdybym czytała je w dużym odstępie, nie rzuciłoby mi się to pewnie od razu w oczy. Więc powiem wam szybki zarys fabuły i potem przejdę do tych rzeczy, których już nie mogę powiedzieć w informacjach ogólnych. Jest to historia L. L to 50-letnia kobieta, mężatka z trójką dzieci. Jest ona na wakacjach. Na wakacjach są też jej przyjaciel z dzieciństwa z żoną, jej matka i tam jeszcze jedna para gdzieś się pojawia. No i są na tych wakacjach i L zaczyna rozważać romans z tym swoim przyjacielem, bo bardzo wiele rzeczy ich łączyło w przeszłości i nie wiemy do końca, o co chodzi. Coś się wydarzyło, coś bardzo mocno połączyło ich przeszłość. I mamy tu też drugą linię czasową, w której właśnie od wczesnego dzieciństwa, a nawet jeszcze od dzieciństwa jej matki, dowiadujemy się różnych rzeczy. I tak na przemian te dwie linie czasowe się przeplatają. Książkę czyta się dość lekko, choć mam dość tych przeplatanych linii czasowych, bo mam wrażenie, że to w wielu książkach ostatnio bardzo często się pojawia. I kiedyś lubiłam ten zabieg, a teraz mam go przesyt, bo chciałabym czytać linearnie i nie przeskakiwać co chwilę, bo jak się wciągnę w jedną historię, to wolę iść w niej do przodu po prostu, niż zastanawiać się co chwilę i przełączać, tak jakby z jednej historii na drugą, chociaż oczywiście dotyczy to tych samych osób w tym przypadku. Czyta się to dość przyjemnie, choć nie czuję ani zachwytu, ani wielkich emocji. Jestem zaciekawiona, do czego to prowadzi, bo podejrzewam, że nie jedna tragedia jeszcze przede mną, a jestem już za połową. Więc być może nawet dzisiaj jeszcze to skończę, jak się uda. Z takich rzeczy, które jeszcze mogę wam powiedzieć, co łączy te dwie książki, są tu wątki związane z naturą, z przebywaniem dorastających dzieciaków właśnie wśród natury, w miłych, ciekawych okolicznościach przyrody. I gdzieś tam te ciekawostki przyrodnicze też się pojawiają. Nie jest to w aż tak dużym stopniu, jak w powieści, gdzie śpiewają raki. Natomiast jest to zauważalne i jest to dość przyjemne. Tak jak wspomniałam, jest tu wątek rozważania zdrady, czy nawet zdrady, to chyba od razu na pierwszych stronach wiemy, że dochodzi do zdrady. Ja nie przepadam za czytaniem o zdradzie. Przez bardzo długi czas strasznie źle to na mnie działało i aż tak mnie paraliżowało wewnętrznie, chociaż aż takich doświadczeń nie mam ze sobą, chociaż takie mini zdrady w przyjaźniach czy w jakichś innych relacjach podejrzewam, że każdy przeżył w mniejszym bądź większym stopniu. Takie zawody po prostu podchodzące pod zdradę. Zdrady tego typu związkowe zawsze na mnie bardzo źle działają, kiedy gdzieś się pojawia ten wątek, bo to czuję to po prostu bardzo. No i ten wątek jest na pierwszym planie i główne pytanie, które ja sobie tutaj zadaję, czytając to, to dlaczego ta para, bo wychodzi na to, że chcieli być razem zawsze, ale coś nie wyszło. Dlaczego nie byli razem? I dlaczego teraz w takim, no nie do końca fortunnym momencie życia postanowili się do siebie zbliżyć, kiedy oboje są w małżeństwach szczęśliwych, oboje są już dojrzałymi ludźmi. Nie wiadomo. Na razie nie wiadomo i no i tyle. I to jest taka dekonstrukcja tego wszystkiego. I teraz spoilery. Kolejna rzecz, która jest tutaj zbieżna z powieścią, gdzie śpiewają raki, to zabójstwo, morderstwo, którego można powiedzieć, że dokonują bohaterowie i powody tego są takie same.
To znaczy El została zgwałcona przez swojego przyrodniego brata i zwierzyła się z tego swojemu przyjacielowi. No i oni po prostu go nie ratują, kiedy wypada za burtę. Wypada za burtę też nie bez przyczyny. I znów można sobie dyskutować, na ile to jest zasadne. No był to okropny człowiek i robił okropne rzeczy. I spotkała go zasłużona, jakby nie było kara. Ale teraz mam ten ogromny zgrzyt, jeżeli chodzi o wymierzanie takiej sprawiedliwości. No to są tylko książki niby, a potem się dowiadujemy, że to nie tylko książki. I tak wiecie. Sama nie wiem. I ta książka właśnie też jest z tego klubu Reese Witherspoon, o czym już chyba mówiłam. I znów mamy ten wątek i dlatego jestem taka zaniepokojona. W Wielkich Kłamstewkach też był ten wątek. To znaczy ginie ktoś z jakiegoś powodu. I te powody wszystkie są mocno zbieżne, więc wrócę do Was już w ostatnim ujęciu, podsumowując książkę Papierowy Pałac i być może wspominając też o filmie, gdzie śpiewają raki. I zakończę ten przedziwny vlog i te przedziwne lektury. I nie mogę się doczekać już wejścia w jakiś zupełnie odmienny świat. Mam nadzieję, że uda mi się dobrze dobrać książki, bo naprawdę jestem zmęczona tymi. Dzień dobry, wracam z długo oczekiwaną aktualizacją, długo oczekiwaną przeze mnie. Dla Was minęła chwilka. Skończyłam Papierowy Pałac i obejrzałam ekranizację książki, gdzie śpiewają raki, więc dużo się działo. Zacznę chyba od domknięcia tematu raków. Wiecie mniej więcej, co myślę o książce. Nie było z mojej strony wielkiego zachwytu. Doceniam w niej poszczególne elementy. I mam kilka dylematów moralno-etycznych związanych z autorką. I nie jestem pewna, czy to poprzednio wybrzmiało, więc podkreślę to raz jeszcze. Chodzi przede wszystkim o to, że prawdopodobnie robiła rzeczy, które nie do końca były dobrymi pomysłami. I oczywiście tego nie wiemy, oczywiście to, co się działo tam dokładnie, wiedzą sami zainteresowani. Ale po wszystkim, czego się dowiedziałam, bardzo trudno jest mi wyrzucić to z głowy i chcę jak najszybciej domknąć temat tej książki po prostu. Wiem, że ekranizacja zbiera średnie opinie i w porównaniu z książką podoba się znacznie mniej. I ja przez to, że nie jestem zachwycona książką, nie miałam też jakichś spektakularnych oczekiwań wobec filmu, więc nie był to ani zawód, ani zachwyt, bo sama historia jest bardzo wiernie odzwierciedlona, wręcz scena po scenie. I ta książka operuje skrótami takimi, które łatwo jest przenieść na ekran, więc nie trzeba było dużo kombinować, żeby to przełożyć. Ale moim zdaniem przekładanie jeden do jednego te książki na film nie jest dobrym pomysłem. I jak kiedyś, jak byłam młodsza, bardzo mnie frustrowało właśnie pomijanie jakichś szczegółów czy zmienianie. W tym momencie uważam, że to jest najczęściej dobre rozwiązanie i wynika to z tego, że film operuje trochę innymi środkami, zupełnie innymi środkami niż historie na papierze i po prostu inne rzeczy się w filmach sprawdzają. To, co doceniam, to na pewno są zdjęcia i sama oprawa scenograficzna i to wszystko dookoła. Nie zrobiło to na mnie ogromnego wrażenia, ale no doceniam po prostu. Początkowo myślałam, że może być dobrze, ale im dalej w film, tym było trudniej. Podobały mi się momenty, kiedy jeszcze Kaja, bo już teraz wiem, że wymawia się imię głównej bohaterki Kaja, była małą dziewczynką. I to zapowiadało coś ciekawego. Fragmenty związane z przemocą
nie do końca mi grały, w tym sensie, że były bardzo groteskowe. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć o przemocy. A z drugiej strony przemoc chyba jest taka po prostu sama w sobie i co to znaczy dobrze oddać przemoc? Nie wiem, przemoc ma wiele wymiarów i wiele oblicz, więc też nie przyczepiałabym się do tego jakoś bardzo. O wiele mniej wybrzmiewała tu ta sprawa kryminalna. Takie miałam wrażenie w odniesieniu do książki, bo tam jednak w pewnym momencie ten wątek kryminalny przytłacza i sami wiecie, że no, u mnie, że mnie to nie przekonało i podejrzewam, że zupełnie inaczej odebrałabym tę książkę, gdyby tamta jej część była poprowadzona inaczej. Tutaj nie ma tego aż tak wiele, no ale wszystko, tak jak mówię, jest oddane i opowiedziane bardzo podobnie, jak było to zrobione w książce. To, co mnie najbardziej męczyło w tym filmie, po pierwsze jest trochę za długi, ale to, co psuło mi odbiór, to wątki romantyczne. Po pierwsze był ich nadmiar, to znaczy nadmiar był interakcji i scen takich stricte romansowych. I no po pierwsze było tego za dużo, miałam takie skojarzenia bardzo intensywne ze Zmierzchem w pewnym momencie, z tym filmowym Zmierzchem i z takim kiczem tego wszystkiego. Więc takie miałam jakieś przybłyski oglądając to. Ale nadmiar, przekoloryzowanie, taka bajkowość tego wszystkiego to nic w kontekście tego, że totalnie nie czułam niczego między aktorami. Znaczy, no nie musi być między aktorami, ale między bohaterami, których odgrywali. To na takiej zasadzie, aha, teraz musimy się całować, całujemy się i zero chemii, po prostu zero jakiegoś, nie wiem, dreszczyku, czegokolwiek między nimi. I oczywiście to jest znów wyłącznie mój odbiór, może ktoś to odczyta zupełnie inaczej, ale ja miałam wrażenie, że oni są kompletnie sobie obojętni i nic tam nie iskrzy, nic się nie spina. Więc to mi bardzo przeszkadzało. No i dużo, dużo tego romansu. Później jak wszedł ten drugi aktor, też wcale nie było lepiej. Chociaż on, ten, który grał Chase'a, chyba najbardziej mnie przekonał jako postać. Co do samej Kai, też miałam takie mieszane uczucia. Nie podobało mi się też to, że ona była bardzo uładzona, w tym sensie, że jak była jeszcze ta wersja dziecięca jej, to faktycznie wyglądała na dziewczynkę z bagiem. A kiedy już stała się kobietą i była coraz starsza, zawsze była czysta, zawsze była bardzo schludnie ubrana, może nie tak, wiecie, elegancko jak kobiety z miasta, ale jakby wziąć te ubrania współcześnie, to by była modnie ubrana dziewczyna, tak wiecie, dość stylowo i jasne, tam był wątek, że ona zaczęła dostawać jakieś ubrania z darów, no ale też bez przesady, nie? W sensie, żyła jednak na bagnach i to mi się nie spinało, albo jak miała białe tenisówki, one były tam przybrudzone, ale wyjdźcie na bagna w białych tenisówkach. Ja wychodzę do miasta w czerwonych butach i są uwalone totalnie, mimo że nie chodzę po bagnach. Nie spina mi się to zupełnie. Więc spoko, kostiumy bardzo, bardzo ładne, ale nie na temat moim zdaniem. Ogólnie film oglądało mi się przyjemnie, ale ani nie wniósł nic więcej niż książka, ani niczego nie zabrał. I to było takie chwilami miłe, a chwilami obojętne uczucie i tu mam podobnie po prostu jak z książką. To jest takie, no po prostu jest. Nie będzie to ani jakieś bardzo najlepsze, ani najgorsze w moim kulturalnym roku. Jakaś ładna piosenka była na końcu, chyba Taylor Swift. Emocjonalnie, nie wiem, jakiś może jeden moment miałam, że emocje gdzieś tam były i to też na początku. Później tych emocji mi brakowało, bo nie miałam ich do końca skąd czerpać w tym wszystkim. No i tak. Tak to wygląda z ekranizacją. Czy jeżeli chcecie poznać tę historię, film wystarczy? Myślę, że tak, ale to, co jest najlepsze w książce, to są te opisy przyrody, moim zdaniem, i to wszystko związane z naturą. No i to się odczuwa w książce bardziej, więc to jest decyzja każdego, co woli poznać i czy w ogóle ma zamiar interesować się tą historią. W przypadku tego typu fenomenów na pewno warto samemu się konfrontować z takimi rzeczami. Z drugiej strony, jeżeli ma się ograniczony czas i chce się
poświęcać go tylko na te najlepsze, potencjalnie najlepsze książki, najlepsze filmy. To ja nie zachęcam, ale wiele osób świetnie się przy tym bawi, wiele osób bardzo to docenia, więc jak zwykle to jest wasz wybór i też nie chcę tutaj wyjść znowu na osobę, która marudzi za dużo i za dużo krytykuje. Tak się po prostu ostatnio składa, że trafiam często na rzeczy, które nie do końca ze mną grają i czuję, że po prostu te opinie negatywne bardziej wybrzmiewają, to nie jest jakiś mój zamysł i nie dzieje się to celowo. Mam nadzieję, że tych dobrych też będzie przybywać i pamiętajcie też, że jak mamy różne zdania, to nie szkodzi, nie? Mi to nie przeszkadza, jak komuś to przeszkadza, no to przykro mi. Moim zdaniem warto konfrontować właśnie swoje odmienne opinie często, bo można więcej z tego wyciągnąć. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tę historię. Zamykamy temat raków i przechodzę do papierowego pałacu. W ogóle zobaczyłam, że Alex and the Books też miała film poświęcony obu tym książkom naraz. Ja go nie widziałam, bo obie planowałam czytać, więc staram się unikać wcześniej konfrontowania swoich opinii. Dopiero później to robię, więc wątpię, że będziemy mówić podobne rzeczy, ale tak tylko mówię. Po prostu gdzieś kiedyś usłyszałam porównanie do tych książek w kilku miejscach i dlatego postanowiłam, że przeczytam je razem. Czy był to błąd? Trochę tak, trochę nie, bo te książki mają wiele podobnych wątków, ale są to zupełnie inne historie i raczej jak ktoś planuje czytać je obie, to polecam zrobić sobie odstęp między nimi. No i próbować się zdystansować, żeby tego nie porównywać. W przypadku papierowego pałacu też przyszło mi do głowy, że gdzieś klimatem przypomina mi 3 godziny ciszy, które ostatnio chodzą mi bardzo mocno po głowie, mimo tego, że czytałam je te 5 lat temu chyba. Ale jest tam coś takiego, co bardzo mi się z tym kojarzyło. Chyba już mówiłam o tym, że początkowo papierowy pałac nie tyle mnie stresował. No chodzi o to, że właśnie czytałam te książki jedna po drugiej i obawiałam się, że to wszystko będzie zbyt podobne. Na szczęście nie było i wydaje mi się, że tutaj taki nacisk, a może ja to po prostu tak czytam, nacisk na takie dylematy moralne, jeżeli chodzi o wybory życiowe, o pewne błędy, o kierowanie się uczuciami albo rozsądkiem. Tutaj tego jest więcej i ja bardzo lubię, kiedy w historiach są takie nieoczywiste dylematy stawiane i przed bohaterami, i przed czytelnikami, bo ja po prostu wewnętrznie lubię to ze sobą konfrontować i bardzo lubię, kiedy jest to nieoczywiste i kiedy żadne wyjście nie jest dobre. I nie ma dobrej opcji tego, co się wybierze, bo każda z tych decyzji będzie miała bardzo poważne konsekwencje. I nie wiem, i zaraz przejdę do mówienia już ze spoilerami, bo trudno mi to omawiać, nie wtajemniczając was w wątki. Ale jeszcze ogólnie mówiąc, to co łączy właśnie tę powieść z powieścią, gdzie śpiewają raki, to jest też własnoręczne wymierzenie pewnej sprawiedliwości. No i wiecie, w przypadku książek, to są tylko książki, mówimy tylko o książkach, to było dla mnie oczywiste, że bohaterowie i tu podjęli dobrą decyzję. Później moje wątpliwości zaczęły narastać, kiedy poznałam historię Deli Owens. I zaczęłam przekładać to na prawdziwe życie, bo gdyby to były prawdziwe historie, myślę, że miałabym trochę więcej wątpliwości jednak, więc to też wam podkreślam, bo generalnie no, nie jestem fanką samodzielnego, własnoręcznego wykonywania wyroków, które uznajemy za słuszne. Nie na taką skalę, jak jest w tych książkach, bo to są bardzo ostateczne decyzje i ruchy. Ale jak najbardziej fabularnie rozumiem to i tutaj jeszcze bardziej to się broni, to co się dzieje i popieram bohaterów i cieszyłam się, że tak zrobili jak zrobili. Wracając do fabuły, znów nie pamiętam co mówiłam wcześniej, więc mamy tu bohaterkę, która spędza lato ze swoim mężem, dziećmi, przyjaciółmi w papierowym pałacu, do którego to jeździła zawsze latem w dzieciństwie i tak sobie spędza te wakacje właśnie tam. Jest to miejsce nad morzem, miejsce typowo wakacyjne. Można powiedzieć, że tego lata wracają trochę do niej demony przeszłości i wraca zapomniane uczucie, czy też bardzo odsuwane uczucie do
bliskiego mężczyzny z dzieciństwa. I bohaterka stoi przed dylematem, co teraz? Bo z jednej strony jest on, a z drugiej strony jest jej mąż i troje dzieci. I nie jest to też do końca dylemat serce kontra rozum, bo nie można powiedzieć, że ona nic nie czuje do tego męża, jest to dla niej ważna osoba, ale ich związek miał trudne podstawy w tym sensie, że on nie wie o bardzo istotnych wydarzeniach z jej życia i tak naprawdę nie zna jej w 100%. Wiadomo, nie da się nikogo poznać w 100%, ale to są tak kluczowe kwestie, tak kluczowe elementy, które wpłynęły na wszystko, co było później, że to jest aż niewiarygodne, że tworzą tak dobrą relację, kiedy on nie zna jej największych demonów tak naprawdę i rzeczy, które są i zawsze z nią będą. I z jednej strony to jest dla niej plus, bo może sobie żyć tym uładzonym trochę życiem z nim. No z drugiej dla mnie to jest niewyobrażalne. Jeżeli ktoś jest tak blisko z tobą na co dzień i ukrywasz przed nim tak duże rzeczy, nie wiem na ile dałoby się tak normalnie funkcjonować. A ich relacja bardzo szybko zaczyna się od kłamstwa i później z tego kłamstwa wiele wynika, bo jej przeszłość i te kłamstwa, na których buduje te relacje, mocno się łączą, bo ukrywa po prostu tę część swojej przeszłości i z tego to wszystko wynika. No i mamy też dwóch pozytywnych bohaterów, dwóch mężczyzn, z których każdy ma ewidentnie zalety i dlatego też nie można powiedzieć, ej, idź za nim, czy idź za nim, oczywiście można, każdy inaczej to odbierze, ale jest to o tyle trudniejsze, że każdy wybór ma zdecydowane plusy i nie jest tak, że któryś przeważa, chyba że weźmiemy pod uwagę ten rozsądek, bo jednak macie tu mężczyznę, z którym wychowujecie dzieci dorastające i dla mnie zawsze jak w grę wchodzą dzieci, to jednak ta szala jest trochę po tej stronie mimo wszystko. I oczywiście, jeżeli w związku nie ma żadnych uczuć i jeżeli nie jest dobrze między ludźmi, to pewnie w większości przypadków lepiej się rozstać, ale tutaj te uczucia są, jest więź i nie jest między nimi źle w żaden sposób, po prostu bohaterka zaczęła dopuszczać do siebie dawne sentymenty i uczucie, które tak naprawdę nigdy nie wygasło, więc jest to skomplikowane i emocjonalnie, i technicznie. Bardzo lubię takie rozważania, bardzo lubię mielić takie tematy w swojej głowie. I one są bez odpowiedzi i zawsze będą bez odpowiedzi i wiem, że zakończenie też różne osoby różnie czytają, ale moim zdaniem jest ono niejednoznaczne. Więc jeśli czytaliście, to możecie się podzielić swoimi przemyśleniami na temat zakończenia i całej tej sytuacji, bo jest to interesujące. I chciałam przejść do spoilerów, ale tak się zastanawiam, czy ma to sens do końca i nie wiem, chyba tego jednak nie zrobię, bo wydaje mi się, że opowiedziałam to naokoło na tyle, na ile mogłam i powiedziałam tyle, ile było potrzebne. Książka ostatecznie mi się podobała i to nie jest jakiś mój wielki zachwyt i wielkie odkrycie tego roku, ale jest to bardzo przyzwoita powieść, bardzo przyzwoita może nie jest dobrym słowem w kontekście jej treści, ale jest dobrze napisana, przyjemnie się ją czyta, wciąga, i zmusza do myślenia. Przynajmniej mnie zmusiła. Mnie większość rzeczy zmusza do myślenia, ale to było takie myślenie właśnie wielowymiarowe i takie, jak lubię najbardziej, więc jeśli macie ochotę na jeszcze wakacyjną lekturę, w tym sensie, że otoczenie i czas akcji jest letni, to spokojnie możecie sięgać po tę książkę. Być może też spędzicie z nią ciekawy czas. I tych emocji było tu trochę, a to też jest dla mnie ważne, kiedy jednak coś przeżywam i jakieś napięcie czuję, bo po coś są te historie. Więc językowo, literacko bardzo przyzwoicie i sama historia też jest intrygująca. Myślę, że ekranizacja tej książki też mogłaby wypaść ciekawie i mam nadzieję, że prędzej czy później się jej doczekamy. Na pewno nie powiedziałam o czymś istotnym, ale znając życie, będzie to i tak bardzo długi materiał. Dzielcie się swoimi opiniami na temat tych książek, dajcie znać, co ostatnio ciekawego czytaliście i dziękuję bardzo wszystkim, którzy tu są, którzy oglądają, którzy przybywają, którzy będą. Zachęcam do zostawania na dłużej i do zobaczenia następnym razem.
Pa.